Chyba go nie ma. Ej, zabiłem go czy nie? Co jest grane? Gdzie ja trafiłem? Bez jaj, przecież ja go trafiłem z tym. No, muszę ci powiedzieć, że to jest chyba cheater. Jest nieśmiertelny. O, jak nieśmiertelny jest? Nieśmiertelny jest. No właśnie, bo ja do niego z rakiety wywaliłem. No ja też. A ja do niego nawet z działka pruję. Ziomek jest nieśmiertelny, oszukista. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, się ze mną jest Mardej. O tutaj. Jak synchronicznie, to nie było mówione w ogóle nawet. To ja. No, to on, patrz tu, o. Czekaj, czekaj, za uchem cię podrapię. Patrz, przez głowę ci ten, widziałeś? Stay in the life. Dobra, okej, okay, już, koniec zabawy. Dzisiaj robimy biznes, się kręci, musimy zarobić troszkę pieniążków. Więc ja pójdę... Biznes. Pójdziemy tutaj ten, zamówię autka takie tutaj od naszego mechanika. Dobrze, to ja sobie na kanapie tutaj usiądę. Spróbujemy je sprzedać, nie wiem czy się nam uda, bo ogólnie sesja jest troszkę pełna. Tam ile tam jest osób? 8 osób? 9 osób? Może już... zaraz ci powiem... Czekaj, to jest... Może 5, więcej. 11 na ten moment, okay. Jest... Nie, 10 jest, 10. 10? Dobra, no ma... Utracono połączenie. Dobra, ja płacę 40 tysięcy, w razie czego, żeby stunigować te auta, także dawaj, tunigujemy te bryki. Okej. I spróbujemy je sprzedać. Weź nam jakąś ładną brykę zrób, może nam, wiesz, dorzucą coś. No właśnie tak myślałem, żeby coś takiego ciekawszego zrobić. Myślisz? Dobra. Coś no, fajnego. Jakiś... O, zrobię taki biały. O, śnieżna biel. Bryk, jakiś coś tego jest. Czekaj, może... Nie, czekaj, dobra. Czerwień jakaś taka, czerwień. Wulkaniczna, turyńska. Zwykła. Tak, oczywiście ulepszenia osiągów. Jezus, ale to jest fajne auto. Co to jest? Emperor ETR1. Chyba będę musiał kupić to auto, bez genialne po prostu. Ja mam Progena Tyrusa. A to będziesz musiał mi pokazać, bo ja ten nie pamiętam, który ty masz w samochodzie. No, będziemy się widzieć za chwilę, także wiesz, myślę, że spoko. Okej. Mam nadzieję, że nikt nie będzie nam przeszkadzał, bo ogólnie sesja jest gdzieś tam częściowo pełna. Przed chwilą chyba nas coś skraszował i próbował nas wyrzucić. I tak, udało się. Możliwe, że jakiś koleś w ogóle się stoi cały czas tam. No, mam nadzieję, że on wyjdzie stamtąd i nie będzie na nas cheatował. Dobra, weźmy to. I ogólnie jeszcze, wiesz, jedna rzecz jest, zauważyłem, kiedyś przynajmniej tak było, nie wiem, czy dalej tak jest, że na przykład, wiesz, wyjeżdżasz autem, nie? I auto ci crashują, nie? Że nie możesz jechać. Serio? Serio. I to jest najgorsze. Bo jeszcze tak nigdy nie miałem. No niestety, ja tak kiedyś miałem, ale to wiesz, jak wtedy wyszła ta aktualizacja z tymi autkami. To była masakra, istna masakra. Dobra, ja już jestem gotowy. No już kończę powoli. Dobra. A, jeszcze koła, czekaj, jeszcze koła jeszcze muszę zrobić. Chromowane felgi. Sportowe. Trzebne. Chromowane, oczywiście. Innych nie kupuję, nie ma sensu. A to jest taki, taki typowo Need for Speedowy samochodzik, ja bym go chciał synigować, ale... Znając życie, pewnie mnie nie stać. Dobra, jestem ready. Jesteś ready? No. Dobra, też jestem ready. Okej, szybko musimy jechać. Musimy jechać, bo pewnie tam stoi gościu. O ile nam nie zablokował drogi w ogóle. Siedzi z C4 i tylko czeka. No, bo już tam C4 stoi, nie? Nie, na razie nie ma chyba. O, pokaż twoje autko. Wow, ale fajne. Fajne, nie? To jest te. No, ono jest spoko. Ono jest zarąbiste, chłopie. Ono jest takie... O! Bardzo ładne. Dobra, jest tam troszkę... Fajne zawieszenie ma, niskie. Ale dużo osób nas... Znaczy nie, no w sumie nie jest najgorzej, ale jeżeli będzie jakiś cheater, który będzie nam crashował se... O kurde! Ja pierdzielę. A widziałem to. Ja się stresuję teraz, wiesz, bo kurczę... Najśmieszniejsze było to, że on prosto jechał, a ty w niego po prostu puknąłeś. No bo ja lubię pukać. Kurde! No bez jaj! Nie, to auto ma strasznie... Auto ma strasznie dobry skręt, ci powiem. No widzę, właśnie tak bardzo mocno skręcę. Dobra, tutaj chyba w lewo. Oj. Skręcamy. No właśnie zapomniałem. Dobra. Czy ty na mnie czekasz? No tak, poczekam sobie, mówię. A, przekamuj. O, fuck! Dobra. Jezu, ja się boję. Nie wina prostu... auta, co? We mnie też nie. Oh shit! Dobra. O, tam się ciepło zrobiło. Jeszcze jedno będzie jechać. Spokojnie, damy radę. Ile nam... Jezus, prawie 5 km. Holender, jasna. Spokojnie, szybkie auto są. No ja wiem, że właśnie to jest najlepsze, te auta są kosmicznie szybkie. O! O! Uważaj! Oj!
Oj, oj, oj. To ten, no to wiedziałem, że tak będzie. Czekaj. Kurde, ziom! Widzimy się później. O, cześć Paweł. No poczekaj, ziomek, po... A! Potrąciło mi auto. A ten koleś się mnie zabił, to co z nim? No nie wiem właśnie, on uderzył w ziemię, ale leci dalej. Ja próbuję dojechać. Wiesz co mi się chyba napadzie, że jest auto aim. Aha. Nie myślę co, o kurde, strzela do ciebie. Wiem. Ja bym go strącił, ale ja po prostu ja nie wiem, gdzie on jest. Jak on tak strzela? A to jest hydra! No to ja jest hydra. Ja myślałem, że to jest normalny samolocik, a to była hydra przecież. O, no, rany. Myślę, że to hydra była. Ale jazda. No, dobra, muszę ci powiedzieć, że tak średnio, chyba no. Będziemy musieli ukraść nowe autka. Musimy iść ukraść nowe autka? Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj do mnie. A idę. Koleś! Weź przestań strzelać, co? Chyba go nie ma. Ej, zabiłem go czy nie? Co jest grany? Gdzie ja trafiłem? Bez jaj, przecież ja go trafiłem z tym. No, muszę ci powiedzieć, że to jest chyba cheater. Jest nieśmiertelny. O, jak nieśmiertelny jest? Nieśmiertelny jest. No właśnie, bo ja do niego z rakiety wywaliłem. No ja też. A ja do niego nawet z działka pruję. Ziomek jest nieśmiertelny, oszukista! Cheater na sesji! O nie! Czekaj. Już do niego piszę. Ja już słyszę, jak Mardej pisze tam do niego. Nie pisz takich rzeczy, kurde! Przepraszam, przepraszam, musiałem. Nie, no bez sensu, musimy zmienić sesję. To się wytnie. Musimy zmienić sesję, moi drodzy, chyba niestety, no bo... Tak. Dobrze, już szukam nowej. Szukaj nową sesję. O! Ej! Udało mi się uciec za nim i zabić. No właśnie, trochę słabo lata, chłopak, ale... Ale wiesz, przywalił w ziemię, ja się zastanowiłem, czym ona nie wybuchnie. Normalnie powinien... Już dawno powinien zginąć. No nie? Dokładnie. Jak on się nazywa? Justian... Justian 2001. Mamy nagranie, mamy dowód. Ale wydaje mi się, że to jest Polak. Myślałem, do Rockstara. To jest chyba Polak, bo Justian to tak mi się wydaje, nie wiem, to jest chyba Polak, nie? Myślisz? No tak, tak mi się wydaje. Tak dosłownie, tak wiesz, ten... Tak? Taki strój ma? No tak, no jak pojazd wygląda. No zdarza się, no cóż poradzić. Nie, to jest niemożliwe, żeby tyle tego, nie? Dobra, to co, no to zmieniamy, tak mi się jeszcze czekaj, czy Justin, a jest... Nie, IGN. To nie wiem, to może to nie jest jednak Polak. Nie wiem, IGN, wow! No? IGN, wstydźcie się. Nie, dobra, zmieniamy sesję, moi drodzy, bo to nie ma sensu. On jest nieśmiertelny. Także Justian 2001, zgłaszajcie! No nie ma co innego zrobić, no. Dobra, słuchajcie, zmieniliśmy w końcu sesję, sesja nowa, mam nadzieję, że tutaj cheaterów nie będzie i... Znaczy, jeżeli ktoś nam będzie przeszkadzał, nie ma... Nie mam, jeżeli ktoś nam będzie przeszkadzał, to spoko, no to jest wiadome, że ktoś może chce przejąć te auto, albo coś w ten deseń. Ale to jest głupie, jak ktoś używa cheatów i jest nieśmiertelny i... A, to jest takie głupie. Tak. Średnie, 0 na 10. To jest takie słabe. No. Jeszcze jakby fair play przeszkadzał. No to spoko, nie? Dobra, znajdźmy jakieś... Ubierzmy te auta, żeby ładnie wyglądały. Gotowy... Wezmę niebieski ultra błękit. Co? What? To jest w środku kolor? Nie, co to jest za kolor? Gdzie to jest ten kolor? Jakiś kolor znalazłem. A, tam w środku jest taki drugi, nie? Ten drugi jest w środku, tam się środek się zmienia. Ciekawe, nie? To jest kolor bez sensu. Właśnie. Ulepszenie osiągów. Klaksony, nie? Światła na pewno. Ksenony są już rzucone. A te neonki mogą być, spoilery jakiś. Super wypasiony, duży. Limuzynowe szybki. Daj sobie limuzynowe szyby, będzie ci trudniej cię trafić, podejrzewam, nie będzie widać. Okej, sportowe. Światła ksenonowe, oczywiście zestawy neonowe. Chromki. Ważne. No oczywiście, że tak. Ważne. Bardzo ważne. Okay. Może być nie spod pontonie. Dobra, już jestem gotowy. Jestem gotowy. Proszę tam przeklikać. Dobra, aby się udało. Ostatnio tak mówię, kurczę, był ten cheater, strasznie nam ten. W sumie nie, wiesz co, jak drugi raz tutaj wchodzimy, to też nam skraszowało, bo też nas wyrzucili z sesji, nie? Też nam skraszowało coś. No. Ale to było chyba, podejrzewam, jednak nie tyle cheater, co
jednak jakiś błąd związany z grą, podejrzewam, z hostem. No mi się też tak wydaje, że to dobra. Po prostu na dodatku tak. No, tutaj akurat był ten, no ale zobaczmy, na razie jest dobrze, na razie jest dobrze. Także dawaj. Niebieski żół, okej, dobra. Już, ja chcę jechać, chcę dostarczyć, chcę sprzedać, chcę w końcu zarobić cokolwiek. Już, Paweł, spokojnie. W ostatnim straciliśmy około 60 tysięcy, także no cóż. Jak to było, Justin 2001 czy jakoś tak, nie? W ogóle czekaj, ale czekaj, Justin, to Jezus, to jak ten Timberlake. Znaczy Timberlake to jeszcze pół. Timberlake to jeszcze spokoj, ale ten, jak on się nazywa? A niech cię Justin Timberlake wchodzi. Nie, Timberlake jest fajny, podoba mi się nawet ten, jeżeli chodzi o ten. Ale jest jeszcze, jak on się nazywał? Bieber, nie? O. To pewnie ten Bieber nas tamten scheatował. Nie, co ja za felgi kupiłem? I co ty jeszcze felgi kupujesz, ziom? No bo nie mogę wyjść z tego, bo mi każą wybrać jakieś felgi. No wybierz jakie felgi dowolne i dopiero kliknij tam backspace, tam kliknij enter i tym podobne. Aha, okej. Okay. Dobra, to będzie śmieszne. Czekaj, dobra. Patrz Paweł. Nie, ale jak musimy ruszyć chyba, bo nie wiem czy tam ktoś nie czyha na nas. No dobra, ale jak nikogo nie będzie, to nie jedź od dobra, razu, okay. Musisz coś pokazać. Dobra, nikogo nie ma. Nie ma nikogo? Patrz na moje felgi. O, jakie hajsy! Dobra, chodź, bo czas nam ucieka. Ostrożnie. Ja się ile jest osób? No dobra, nie jest źle. Ajajajajaj, zakręt! Jest całkiem dużo, ale to powinno być G. Mówisz? Musimy dobra. Na helikoptery uważać. No chłopie, ale to ja myślałem... To było hydra, jak on uderzył o ziemię, bo on uderzył o ziemię, mówię, jakim cudem on nie wybuchł, bo zawsze jak walisz w ziemię, to samolot wybucha, nie? No. A on nieźle przydzwonił, mówię, coś jest nie tak. No i patrzę, jednak faktycznie. Niestety. Ja próbowałem uciekać od niego i tam, wiesz, jakoś tam kombinowałem, ale... Pomyliłem się. Dobra, tutaj do góry. Wartość rynkowa, 3 miliony, dame. No, nieźle, nie? Ale powiem ci szczerze, że... inne auta na przykład mają wartość rynkową, jak sprzedawaliśmy 5 milionów na przykład. Właśnie? Łączną, tak. I też dostajesz po 100 tysięcy na łebka. Znaczy, przepraszam, no, nie do końca, ale no 100 tysięcy. 100 tysięcy na łebka, Pomyliło mi się, bo ja bym to podzielił na pół, nie? Ja pewnie dostanę tam, może 10 tysięcy, jak dobrze pójdzie. W prawo, nie? Tędy chyba tędy, no. I patrz, teraz tylko 2 kilos, o kurde. Dobra, udało się, nie uderzyłem. Pomimo tego, że zarysowałem, to nic się nie stało. Wiesz. A później będzie, a co to za rysa? A czemu nie naprawione? No przepraszam, pan kotełek jest czasami roz... ten. Tu w prawo było, u mnie. No właśnie też było, czekaj, ja pojadę z drugiej strony. Weź pojedź z drugiej strony. Uwaga, napraw te resory. Ajajajajajaj. Dobra, okej. Okay. Dawno naprawiony, co ten to ten znak stary? Nie był potrzebny. Znak nie był potrzebny. Abyśmy dojechali cali i zdrowi, mam nadzieję. Ja troszkę tu zwalniam, bo ogólnie teraz jadę delikatnie pod prąd i wiesz, ciasno jest i... Są problemy techniczne i oj, uważaj. Trzeba tylko uważać. Jeszcze tutaj te uliczki są takie snake'owe, tak, tak. Że jak jedziesz i masz zakręt i czasami coś jeszcze tam... osoby patrzysz, tak. To ci może coś wyjechać. Nawet nie będziesz wiedział kiedy. O! Dobra. Właśnie o tym mówiłeś. No, no nie? A propos. Sorry, akurat mi coś wyjechało. Nie, ja też tam przywaliłem znak, że pół tysiąca zniszczeń, także nie jest źle. Okej, okay, czekaj, ostrożnie teraz pojedynczo, bo tu jest ciasno. I zakrętasy. Zakrętasy? Dwa... Nieważne. Okej, okay, wjechałem do garażu. Okej, okay, zobacz ile tam w ogóle dostaniesz, bo zapomniałem. Oj, sorry Paweł. Znowu żebym szepnął. Okej. Okay. Dobra. Zastanawiałeś się kiedyś w ogóle, dlaczego tak? Cały czas do tego samego mieszkania te samochody odwozisz? No bo po prostu nikogo nie stać na to, no kurczę. Tylko na stać. Ile dostałeś pieniążków w ogóle, tak z ciekawości? Ale ile można tych samych... Cały czas samochody dostajesz. Ile dostałem? No... Bardzo dobre pytanie. Ile no właśnie... No w górnym prawym rogu się wyświetlało. No nie wiem. No. 5 tysięcy albo 15. Aha, no dobra. Coś takiego. To słabo ci płacę coś, czekaj, dobra, słuchaj, musimy znaleźć jakiś wehikuł do ten. O, patrz, autko jedzie. Dobrze. Wehikuł czasu chcesz? Dobrze. Mam limuzynę, chodź. No dobra. Hops. Pojedziemy teraz na Maze Bank i zamówimy sobie kradzież auta. Okej. Tak na zmianę, żeby raz kraść, a raz sprzedawać.
Tak będzie, tak będzie najlepiej. Tak mi się wydaje. W ogóle, to, w ogóle ktoś biega, nie ma co chodzi. Lepiej słyszeć, co? Czekaj, może pojadę na skróty, co? O. Nie, no chłopie, czemu wysiadłeś? Zabiłeś się. Nie chcę żyć na tym świecie. Może za mało mi płacisz. Tu... O, jesteś na dole, chodź. Cześć. Hejka. Widzisz? Jaki zbieg, jaki zbieg okoliczności, że się to zrespiłeś, nie? I kto szybciej zszedł z góry, ha? No ja, bo ty jeszcze się respiłeś. A ja już stałem na dole i czekałem. Gdyby nie resp, to ja byłbym szybszy. Ty słuchaj, powiem ci jedną rzecz tylko, tam nie jest ci zimno w łokieć, bo tam... No tak, wiesz co, trochę po nerkach wieje. Tak myślałem, wiesz, bo tak trochę ten... Jak się przeziębię, to ci wyślę rachunek to za... Taki, za to jest ten, samochód przeciąg, leki. Wiesz? Kurczę, a w Ameryce to ten healthcare jest taki dosyć słaby, nie? Mówisz? Więc musisz... No przecież ten, no... No co, ja nie wiem. Ja nie znam się, nie jestem w Ameryce. Jestem Polska. Jak nie? A co robisz teraz? A, w sumie racja, dobra. No, co musimy... za mgła w ogóle? No właśnie, nie wiem, jakaś taka kiczowata. Po co ktoś mgłę tutaj wyrzucił? Nie padało. No nie, a musi padać? Wystarczy, że jest wilgotno. I od razu wtedy robi się ten... Mgliście. A wilgotno robi się po deszczu, tak? Cicho... Cichaj tam, cichaj! No. Ej, patrz, czerwony samochód na mapie. Infernus! Dobra, czekaj, ja tutaj zamówię w takim... Dogonię cię, Paweł, dogonię Dobrze, cię. Weź Infernusa. A ja... Infernus. A ja wezmę tutaj, wjadę, o. O, szlak, sorry, stary. Sorry, jakiś gości tu jest. Aha, bo ty tam na górę jedziesz, tak? No tak, no muszę na górkę wjechać. Do Mazbansk. Dobra, no muszę zadzwonić do własnego biura, to jest normalne? Wejdź do biura. Gościu się nazywa ZZ552233ZZ. Ale on tam, nie wiem czy widziałeś, ale jego samochód tam się zrespił jakiś. Tak, walnąłem mu w ten samochód. Trumnowóz jakiś w ogóle, to jest chyba cheater też. Dobra, ale nie pisz mu tam takich rzeczy w ogóle. Może on to ukradł, bo można czasami znaleźć takie auto na sesji też. Ale to jest bardzo rzadkie chyba, jak dobrze pamiętam, więc... Myślisz? No. Zobaczymy, czy można do niego wejść. Mam nadzieję, że gościu się nie zdenerwuje. No też mam nadzieję. Dobra, pojazdy eksportowe. Namierz pojazda. Tak, jaki pojazd będzie? Mam już jakiś super. Jest wartość wysoka! Musimy ukraść te 20. Czemu mój kotel się cały czas skrada? Jest jakiś tempy, czy jak? Dobra, wychodzę na ulicę. Mam nadzieję, że tam czekasz ze mną na mnie z Infernusem. I będziemy mogli zrobić kradzież. Czy nie? Masz tam te swoje autełko? Jasne, wsiadaj. Dobra, okej, tu chwilę, już wychodzę. O, gościu helikopterem przywalił ziemię. Co tu się dzieje w ogóle? O, tu jesteś, dobra, czekaj. Wsiadaj! Dobra, zaznaczyłem. Znaczy moja asystentka zaznaczyła. Do tego fast? Tak jest. Niestety do tego trumnowozu nie można wejść. Ten, jak to się. Ale... Tak, jesteśmy w Ameryce, to ci powiem, że idź prosto, czekaj. Straight ahead! Tak. Oj! O! Oj, ale widziałeś? Jaki ale wąż? Było, ale było. Patrz. Refleks normalnie. Oczy kobry. Oczy kobry. Dokładnie. Oczy kobry. Szybkość Dobrze. Czasu. Ej, wiesz, że mamy 7,5 km do tego auta? W sumie, trochę daleko. No a właśnie teraz kobry, tak patrzę, dlaczego nadzieję, tak daleko? Mam nadzieję, że to normalne. Oczy kobry o te takie prawdziwej kobry, bo nie tej innej kobry, wiesz, której kobry. A, bo te oczy są takie... Te oczy czekaj, są takie... Przypomniałem sobie, bo jest też ten... Niepatrzące. Dobra, okej, okay, nieważne. Dobra, już. Zmienimy temat. Ej, czemu tak daleko te auto jest? Co to ma być? Nie wiem. No to już wolę tańsze bliżej. Zaraz tam bez sensu tak daleko jechać. Tańsze bliżej. Jakieś bliższe. Udaj się nad Lago Zancudo. No to fajnie. Chyba wiem, gdzie to jest. To są te budynki tam, gdzie grę zaczyna. Wiesz, co to jest Fort Zancudo? Nie. To jest baza wojskowa. A Lago to będzie gdzieś w pobliżu. Czyli co, jakiemuś wojskowemu będziemy buchnąć musieli? Czekaj, zobaczę, gdzie to jest mniej więcej. No dobra, później zobaczymy. Spoko. Wolę patrzeć, co robisz. Wyobrażasz sobie? Siedzisz 20 lat w wojsku, podchodzi koleś i kradnie ci auto. Warte kilka milionów. A jak to ten, siedzisz sobie w wojsku parę... Co? To nie jest więzienie. Może wyjść. Nie, jak jesteś w boju, no? to wiesz, to tam masz rangi, nie?
Aha. To tak jak człowieku, jak ten, jakbyś poziomy nabijał. A, no, levele! Im dłużej siedzisz, to tym masz większy. Im dłużej siedzisz w wojsku, tym bardziej masz wylevelowany poziom. Tak, tak. A, spoko! A że tam mieszkasz w woju, no to nie musisz płacić na przykład za wyżywienie, za mieszkanie i tak dalej, nie? Więc i za auto! Pomyślał pewnie, no, koleś. Nie, no, auto pewnie kupił. Pomyślał, no, dobra, ty? Stać mnie, kupię sobie, pojeżdżę sobie, pobawię się, nie? To lepiej. Przychodzimy wtedy. Pojawiamy się wtedy my i zabieramy auto. To lepiej by było, wiesz, żeby tam na przykład służbowe dostawali, nie? No pewnie mają służbowe, no, ale teraz jedziemy po jakieś wypasione, tak? Podpułkownik ten, jakiś tam Sztefan i ten, i na przykład on dostaje auto służbowe. Podpułkownik Sztefan. Dostaje na przykład autko, nie? Tam jakieś takie służbowe, na przykład ten Frajerari, nie? Jakieś, gdzie ty jedziesz, ziom? Użyj! No tu, patrz! Patrz, jaki do rifto. A bo ty ładnie jedziesz, tak elegancko, dobrze. No, no nie wiem, czy teraz elegancko jadę, ale... Użyj drogi, użyj mocy tego, asfaltu, znaczy piachu. Infernus nie jest na piach. Ej, bez jej, co my mamy ukraść, jak to jest na bagnach? Samochód wojskowy. Ej, naprawdę, to jest auto na bagnach. Tam są bagna przecież. Po Shreka jedziemy. No, ej, być może auto Shreka będzie. Ty, może to jest Valirer? Nie, właśnie nie sprawdzałem nazwy, nie pamiętam nazwy, co to jest. Ale poczekaj, bo tam może być obsadzone. Powoli. To jest po prawej stronie zaraz tutaj, czekaj. Czekaj. Likwiduj ochroniarzy po cichu. Co jest grane? Czekaj, co jest w postaci stożków? Za długo, to jest za długi tekst i nie potrafię tyle czytać. Patrz, pokażę ci, jak to się robi. No wjedź w nich po prostu, tylko nie w auto, bo uszkodzisz je. A ono stoi naprzeciwko. Siema. Ej, to nie byli ci ochroniarze. Wsiadaj do auto. Poczekaj, ja pojadę drugim. Będę osłaniał. Ale ja muszę wystartować. Nie tędy! Stary ziom, co to było? No właśnie o to chodziło. Dlatego mówiłem, wsiadaj. O kurde, to ty wziąłeś jakieś auto turbonapęd. Nie, to psie. Nie mów, że utopiłeś! Nie, prawie. Już pływałem, ale wyleciałem stamtąd. Dobra, to ja tam mniej więcej za chwilę do ciebie dojadę. Czekaj, tylko próbuję. O, może pojadę tędy. O, szlaken, paken. Ej, nie jestem w stanie dojechać tam do ciebie. Mogłeś mówić, że tam mam wejść czy coś. Spoko, pały, pojadę sobie. No mówiłem, wsiadaj do auta! Nie krzycz! Nie mówiłeś! Mówiłem. Powiedziałeś, czekaj, coś tam, ja sobie tym pojadę, dobra, jedź. No bo ja zapomniałem, że to jest takie auto, bo to jest takie auto turbo jakaś rakieta. Ja tak patrzę, a ty nagle łup, nie macie. O, moje auto też pływa. Tylko proszę do mnie nie strzelać, panie policjant. Możesz mi nie utopić tego Infernusa, to bym bardzo wdzięczny. Nie, staram się. Ja to robię specjalnie tak, żeby nie utopić. Trochę jest ubłocone teraz. Wygląda jakby tam, wiesz, jakaś świnia jechała. Najwyżej umyjesz. Jakby ryj wytarła jeszcze o to. Ale u mnie nie jest źle. Sam se kup. Ściereczko to ja mam... O kurde, czekaj, bo tylko czatki mnie rozstawili. Dobra, Jezus, 6000 strat jest. 7. Co ty tam robisz? No właśnie, jakbyś jechał ze mną, to mógłbyś na przykład strącić helikopter, który do mnie strzela. No właśnie, widzę, że tam cię śmigli. Ja już zaraz tam będę, a ty masz szybsze chyba auto ode mnie. No ja mam dosyć szybki samochód, więc nie wiem, czy ty mnie dogonisz. No ja zakładam, że O kurde, w poślizg padłem! Chociaż Infernus jest szybki, więc... Jest, ale wiesz, te auta... Kurde, one są szybsze. Proszę oj! Co? Wow! 8500. Gdzieś mieliście żarówkę, która na dwóch kołach jedzie? Tak, to z GTA, chłopie. No, takie rzeczy się zdarzają. Co to było? Ja tam już jadę! Gdzie on rozstawił kolczatkę? Jasne. Nie wiem, wszędzie rzucają. No właśnie, wiesz? Widzę, że wszędzie rzucają te kolczatki, ja muszę uważać. Oj, cop of the day! O rany. Jeszcze 3 gwiazdeczki mam. Ile masz gwiazdek? Dokładnie tyle samo co ty. Aha. Jest, ten Infernus jest beznadziejny, bo on wpada w poślizg bardzo łatwo, wiesz? Chłopaki, co wy robicie, ty? Przesunąć się. Jezus, 10. Jezus Maria, jakie zniszczenie, wiesz, ja to muszę zapłacić teraz? Mówiłem wsiąść do auta. No, ja nie przypuszczałem, że tak się stanie się. Kurde! No, staram się, świetnie, ale te wiesz co, mi wcale nie pomagają. I policja też mi nie pomaga. No domyślam się. Ty w tym aucie potrzebujesz opony, czy nie?
Czego? Nie, nieważne. Aha, w Infernusie, tak? Tak, tak. No, miał czym jeździć, nie? Znaczy na czym jeździć. Jezus, chłopie, co tam stoisz na chodniku? Daleko masz tam, żeby dojechać jeszcze? Dwa na... Jezus Maria. Zaraz zobaczę, 2 kilometry mam. O Jezus Maria. Ale będę miał naprawy, hopie. Wiesz co, ja zmienię auto. Bo to już się nie nadaje za bardzo, policja troszkę je stegowała. Nie, bo Infernus. Przykro mi. Infernusa nie można kupić, nie? No właśnie, to jest żałosne. Szkoda. Tak się nie powinno dziać. Okej, okay, mogę zgubić policję teraz. What? Musisz zgubić What? Najpierw. What the fuck? Co jest? Jakiś czarny samochód do mnie podjechał, zaczął do mnie pruć. No tam czasami mafia podjeżdża, wiesz? Ja tam ale nie powoli... było ich na początku, wiesz, nikogo nie było, dopiero teraz się zaczęli rozpoznać. No bo to jest? Oni tak, wiesz, to są takie hultaje. Specjalnie czekali, aż do miasta wjadę. No. Surprise, ja tam jadę do ciebie powoli, ja tam jadę, będę starał się odgarnąć policję od ciebie. Bo mam specjalny opancerzony samochód, który ci pomoże. W razie czego? W sensie mogę ci pomóc. Spoko, spoko. No ja już się tutaj chowam, wiesz? Dobrze. Policją. To bardzo dobrze. Żeby gang do mnie nie zaczął strzelać. Nie, to nie stój tam w gangu. O, myślałem, że gościu z ciężarówką na mnie wjeżdża. Ale na szczęście to był inny gracz na motocyklu. O, dobra, udało się. Aaaa, dzikie stunty. Dostarczyłeś. Ładnie. Ja tam nie mogę dojechać jeszcze, zaraz tam będę oczywiście. A to jest T20. Ale ona ten była jakoś stylingowana dodatkowo. Wyjątkowo dodatkowo stylingowana była, elegancka. No szybka. Dobra, żeby nie przedłużać w takim razie. T20 dołączona, bardzo ładnie. Także Mardy, dziękujemy. Wam też również dziękujemy za oglądanie. Także trzymajcie się, papa mojego dzionka. Ja jeszcze jadę. Cześć.